Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, to jest World of Tanks i dziś bitwa z mojego, cóż, chyba ulubionego zarabiacza, na którym w końcu po wielu bitwach udało mi się wykręcić na tyle dobrą, żeby dostać emeczkę, a mowa o typie 59 na mapie Urwisko. Bitwa w trybie standardowym, ledwie 5 semek wlosowało, czyli fajne losowanko. Pluton z Berlietem, on na T69. No i cóż, jako że jesteśmy medami, jedziemy na tej mapie na środek, czyli w kwadraty. Cóż, na tej bitwie akurat pojechaliśmy niestandardowo, gdyż ja nie chciałem jechać tam, gdzie mi powiedział, no ale cóż, tak wyszło. No pojechaliśmy tutaj, gdzie jedziemy właśnie, na F2. Ja zwykle jadę na E5-6, bo tam jest lepszy. No cóż, nie trzeba się tak martwić artylerią, no ale dobra, przejdźmy już do tego, jak to wyszło. Widać tutaj jakieś niedobre czafi wjechało tam gdzieś hen na góreczkę. I cóż, strzela do naszego T-71. Pomysł był taki, żeby tutaj strzelać w te czołgi, które przejeżdżają na dole. Póki co jednak tego nie robimy. No dobra. Trzeba uważać, bo tutaj właśnie artyleria bardzo lubi strzelać. Ma bardzo blisko. Pociski lecą dość szybko, dość krótkim odstępie czasu. Tutaj Berliet, no cóż, ma tyłem T-34, a mimo to nie przebił się dwa razy. Niestety taki bywa. Tutaj dostał bułę od drugiego T-34, no i cóż, mówię mu, bardzo zły pomysł, fatalny pomysł. No dla niego pomysł był fatalny, ja zrobiłem enkę. Także ciężko stwierdzić, czy pomysł był fatalny, dla niego na pewno. No i cóż, ja tutaj się przedzieram pod jakiś kamyczek, żeby artyleria nie miała wyrzutki, a on tam został. No i przy okazji mam tutaj bicie na te czołgi i cóż, postaram się tylko pokazać wieżę tak naprawdę. No tutaj pokazało się T-34, już Berliet przeładował, już ma lepsze bicie na niego. Tutaj ja dosyć marny hicik, ale gąska. T-71 na kamikadze wjechał. Jeszcze komet zgarnął hita, ale oczywiście musiał zostać uratowany. Jeszcze sam się rozbił. T-71 sobie nie daje rady, ale GW Panther o dziwo go załatwił, dlatego ja tutaj się już nie ruszałem i starałem się strzelać w tego pancera. Tutaj hity w niego powchodziły, także bez problemu. Z tego co więcej, GW Panther ładuje około 300 sekund, więc spokojnie mogłem strzelać w Panther M10 ze dwa razy. Tutaj nie wiadomo, co we mnie strzela, ale jakieś czołgi, które mają małą penetrację. Jednakże coś tam się przebiło, no ale to bok, także wiadomo. Tutaj MT-25, no mimo wszystko jest to dość szybki pojazd, a pocisk jeszcze poleciał brutalnie w dół. Na razie wydaje się być ogarnięty, jednakże tam nasz AMX-5100 czy KW-4 to nie są jakieś orły. O, no i fantastyczny, i Berliet dostał od Arty za 900. No i tak, właśnie tego się tu obawiałem. Dostał hita i potem zaczął płakać, że jakbym tą artę, którą teraz, o, wyspotowałem, jakbym ją wyspotował wcześniej, to by było wszystko w porządku, on by nie tracił HP, bym na pewno wygrał, a tak przegramy. Tutaj jeszcze GW Panther we mnie strzelił, na szczęście nie trafił, jakby trafił, to byłby koniec. Tutaj jakiś tygrysek na dobicie, ale strzelam w niego, wiadomo, czołg mniej, to cóż, ten T-43 chwilę dłużej powinien żyć. KW-13 dziwnym trafem, ale za zero skleił, pancerza wiele nie ma. Jeszcze Berlieta MT-25 załatwił, no i cóż, i teraz już wszystko w moich rękach. Jak widać, KW-4 też pożegnało się z grą. MT-25 trafiłem. I cóż, dość dużo mam HP. Tutaj ten KW-13, ach, szczęście po jego stronie. Niestety nie udało się trafić.
I naprawdę zrobiło się już nieciekawie, gdyż im zostały te dwa ISy trzecie, które były praktycznie na full HP. Nic tam nie zrobiły te KW4, te naprawdę słabi gracze. Tutaj T43 bokiem, Jaś jak widać się kontuje i typem tak trzeba grać. To jest czołg, którym się kontuje, proszę Państwa. On ma 100 pancerza z przodu. Jeżeli ja skontuję pancerz w taki sposób do czołgów strzelających do mnie, oni nie mają szans mnie przebić. Czemu? Bo muszą mieć większą penetrację. Tutaj niestety pokazałem bok do V-ki, próbując kontować się do innego czołgu, ale tutaj już do V-ki się wyprostowałem. I tutaj niestety pojawił się IS, czyli już się problem zrobił. Teraz jedziemy na tą V-kę czym prędzej, żeby go załatwić i z tymi ISami jakoś sobie poradzić. Tutaj Chaffee ktoś tam załatwił, oczywiście, no, KW1S zamiast strzelać do czołgu, który naprawdę był groźny w tym momencie, czyli IS, strzelił do Chaffee. No cóż. Ja tutaj szybko bawię się z V-ką, muszę ją jak najszybciej skończyć. Już jak widać przodem się obracam do, cóż, do ISA-3. Beryl, ja to oczywiście płaczę, że jakbym zabił Artę, to by było wygrane, a tak przegram. Tutaj jeszcze zgarniam gonga od ISA. No jak widać, no strzelam na goldzie, bo pocisk 80 penetracji mi się nie odbił. Tutaj już na mnie jedzie IS trzeci. No i cóż, śmierć jest blisko. No i co teraz? On strzelił chyba, tak? I się odbił. Ja tutaj low hit, no i fantastyczny strzał artylerii mnie uratował. Naprawdę, no dzięki temu kolesiowi na GW Panterze udało się to jakoś ogarnąć. Tutaj IS trzeci we mnie raszuje. I kto szybciej? Ja szybciej. No i cóż. To by było w zasadzie na tyle moja najlepsza bitwa typem jak do tej pory na zakończenie aktualizacji 8.7. Także cóż, dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.